Witam serdecznie na sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Doraźne prace utrzymaniowe dróg na terenie miasta Bielska-Białej w 2020 roku. Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości brutto 797 962 zł i 50 groszy. W wymaganym terminie wpłynęły dwie oferty. Otworzymy w kolejności wpływu. Oferta pierwsza zabezpieczona, nienaruszona. Oferta złożona przez przedsiębiorstwo wielobranżowe Madbud spółka z o.o. 34300 Żywiec, ulica Węglowa 5. Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 666 001 zł i 95 groszy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2020 roku z zastrzeżeniem paragrafu 4 ust. 2 wzoru umowy. Wykonawca oferuje okres gwarancji na roboty wykonane na podstawie przyszłej umowy, w tym użyte materiały i urządzenia w wymiarze 24 miesięcy, licząc od daty ostatecznego, końcowego odbioru wszystkich robót objętych tą umową, stosownie do treści punktu 17.1.2 instrukcji dla wykonawców, rozdział 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca akceptuje warunki gwarancji rękojmi oraz warunki płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta numer 2 zabezpieczona, nienaruszona. Oferta złożona przez RBP Drotex Ryszard Wnętrzak 43300 Bielsko-Biała, ulica Księdza Brzuski 164. Oferent oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 738 246 zł. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2020 roku z zastrzeżeniem paragrafu 4 ust. 2 wzoru umowy. Wykonawca oferuje okres gwarancji na roboty wykonane na podstawie przyszłej umowy, w tym użyte materiały i urządzenia w wymiarze 24 miesięcy, licząc od daty ostatecznego, końcowego odbioru robót wszystkich objętych tą umową, stosownie do treści punktu 17.1.2 instrukcji dla wykonawców, rozdział 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca akceptuje warunki gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. To była druga, ostatnia oferta. Do tej części postępowania są jakieś pytania? Jeżeli komisja nie ma, to proszę o przeczytanie protokołu z sesji otwarcia ofert. Protokół z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Doraźne prace utrzymaniowe dróg na terenie miasta Bielska-Białej w 2020 roku. Komisja przetargowa w składzie: przewodniczący komisji Robert Kaczmarek, zastępca przewodniczącego komisji Przemysław Bieńkowski, sekretarz Adrian Starzyk oraz członkowie komisji Rafał Mirek, Jan Galas, Monika Chlebek, Grażyna Giełaszewska, przy czym obecni podczas otwarcia ofert Robert Kaczmarek, Rafał Mirek, Grażyna Giełaszewska, stwierdza. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości 797 962 zł 50 groszy brutto. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Po upływie terminu na składanie ofert, a przed ich otwarciem nie wpłynęła żadna oferta. Oferty zostały przedłożone w stanie nienaruszonym. Podczas otwarcia ofert podano i odnotowano w załączniku do protokołu z sesji otwarcia ofert, to jest w zbiorczym zestawieniu ofert, informacje dotyczące nazw firm oraz adresów wykonawców, cen ofert, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, warunków gwarancji. Podczas otwarcia ofert nie złożono oświadczeń, nie zgłoszono także innych uwag. Po odczytaniu protokołu
zakończono sesję otwarcia ofert. Dziękujemy Państwu za uwagę. Jednocześnie prosimy, by wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, złożyli również oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. Dziękuję.